Gerard Cieślik przez całą swoją karierę związany był z ruchem Chorzów. To właśnie w jego barwach świętował 3 razy Mistrzostwo Polski w 1951, 52 i 53 roku oraz zdobył Puchar Polski w 1951 roku. Sukcesy zawdzięcza Unia nie tylko celnym strzałom i twardej obronie. Puchar Polski to przede wszystkim efekt sumiennego treningu. Dla swojego klubu zdobył łącznie 177 bramek w 249 meczach. Dwukrotnie został także królem strzelców ligi. Dzięki swoim osiągnięciom oraz przywiązaniu do niebieskich barw stał się dla kibiców symbolem ruchu Chorzów, jego legendą. Ja nie bardzo lubię to słowo. Piłka nożna jest to jeszcze gra zespołowa. Cieślik urodził się w 1927 roku w Chorzowie w Hajdukach Wielkich. Tam też jako dziecko zbierał pierwsze szlify piłkarskie. Do boiska miałem 50 metrów, do szkoły miałem tak samo 50 metrów, a na przerwie to była szmacianka. Nauczyciel był bardzo dobry, wyczuł, bo mówisz, trenuj, bo coś tam wyjdzie. Ale trzeba chcieć. Mały Gerard chodził na treningi pierwszego zespołu ruchu Chorzów i podglądał poczynania swoich idoli. Z tamtym okresem wiąże się słynna historia. Marzeniem młodych chłopców była skórzana piłka. Tą grali wtedy tylko zawodowi piłkarze. Kiedy wypadła poza boisko, mały Gerard, zamiast oddać ją starszym kolegom, kopał ją tak, by ta uderzała w poprzeczkę i wracała do niego. Cześć Markociu, znowu tam bijesz! Uderzyłem zawsze poprzeczkę, żeby wróciła z powrotem. Przygoda Gerarda Cieślika z ruchem Chorzów rozpoczęła się w 1939 roku, kiedy to trafił do drużyny trampkarzy. Po latach treningu został graczem pierwszego zespołu. Ja nigdy nie wierzyłem, że będę dobrym piłkarzem. Ja wierzyłem tylko, żeby grać. Wierzyłem to, żeby bramki strzelać. Ja byłem trochę sprytny. Mało było strzelających bramek. A ja przy mojej szybkości, przy dobrym uderzeniu, zawsze to miejsce znalazłem i bramkę strzeliłem. Jako że był najmłodszym w drużynie, musiał pełnić pewne obowiązki. Ja przychodząc do pierwszej drużyny, to byłem najmłodszy, to walizka z sprzętem to był Gerard, bo byłem młodszy. Takie było zawsze prawo. Podczas 20-letniej kariery piłkarskiej Gerard Cieślik pozostał wierny barwom klubowym, mimo że pojawiały się oferty m.in. ze Szkocji, Stanów Zjednoczonych oraz Belgii. Nigdy nie powiedziałem ja. Miałem 3 oferty, miałem z zagranicą i to bardzo dobre. Ale ja nie wiem, że mnie to nie interesowało. Ja zawsze mówiłem, wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej. Całe swoje piłkarskie życie podporządkował ruchowi Chorzów. Sport zawodowy to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy. To jest bardzo ciężka praca. To są rzeczy, które nie ma święta, nie ma niedzieli. Mimo to zachęca do uprawiania tej dyscypliny, choć przy tym zastrzega. Warto zostać dobrym piłkarzem. O Cieśliku ukazała się książka autorstwa Rafała Zaręby pod tytułem Gerard Cieślik. Urodzony na boisku. Gienek, jak nazywali go koledzy, chciał podzielić się swoją historią. Ja chciałem, tak, bo to było dla młodzieży. To właśnie z niej były piłkarz dowiedział się ciekawych rzeczy dotyczących jego osiągnięć. Książka się ukazała, a ja dopiero się dowiedziałem, że w klubie, w którym mnie wychowano, bo mnie wychowano w klubie, strzeliłem przez 10 lat, byłem królem strzelców. Dzięki piłkarskim umiejętnościom zwiedził wiele krajów. Czego bym nigdy w życiu nie zobaczył. Wczoraj się to widziało tych państw Albania albo to, ojej. Do odległych wojaży podchodził jednak niechętnie. Blisko i do domu przyjechać. A podróżować to nie za dużo. Mimo że liczy już 85 lat, Gerard Cieślik nadal chętnie ogląda mecze swojej ukochanej drużyny. Najlepiej to jest tak pełny stadion i wygrany mecz. A jeśli nie dopisuje aura bądź samopoczucie, śledzi zawody w telewizji. W fotelu patrzysz na kawę pijesz, patrzysz przy koniaku i mówisz. Popularny mały łącznik wystąpił w reprezentacji Polski 45 razy i zdobył 27 goli.
Najsłynniejszym meczem w jego wykonaniu było spotkanie z reprezentacją Związku Radzieckiego 20 października 1957 roku. Został bohaterem po tym, jak dwukrotnie pokonał słynnego bramkarza Lwa Jaszyna, a Polska pokonała rywali 2-1. 43. minuta gry. Piłkę dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela, gol! 1-0 dla Polski! Minuta gry. Piękna główka Cieślika. Znów gol. Polska prowadzi 2-0. Wreszcie Iwanow strzela honorową bramkę dla drużyny radzieckiej. Sędzia odwizuje koniec meczu. Wygraliśmy. 13 lat czekaliśmy na ten dzień. Wygraliśmy z mistrzem olimpijskim. Mamy otwartą drogę do dalszych meczów o wyjście do finału. Po meczu Związkiem Radzieckim to mnie obywatele robili. Co to nie robili? Polityka w to. Co oni wkraczali? A to wszyscy grali. I to, co zagrał mnie, dla mnie Brychcy drugą piłkę na głowę, ja bym mecz 60 w kapeluszu, a Brychcy potrafi po trzech podaniach zacentrować i ja strzeliłem bramkę tą drugą, a tą pierwszą Kępny dołem elegancko podał. Także jakby nie dasz to tej piłki, nie byłoby bramki. Gerard Cieślik jako jedyny został przyjęty do ekskluzywnego klubu wybitnego reprezentanta, choć nie rozegrał w kadrze 60 spotkań. W okresie, w którym reprezentował biało-czerwone barwy, reprezentacja rozgrywała mecze znacznie rzadziej niż w późniejszych latach. Gdy kończył piłkarską karierę, osobiście żegnał go znakomity przedwojenny piłkarz Ruchu, Teodor Peterek. Cieślik dostał na pamiątkę specjalny proporczyk. Piłkarski bohater z Chorzowa posiada liczne medale i ordery przyznane za wybitne osiągnięcia w sporcie. Cieślik został wybrany najlepszym piłkarzem 50-lecia PZPN, a w 1999 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest także honorowym prezesem klubu Ruch Chorzów oraz honorowym obywatelem miasta Chorzów. Jak mówi ulubieniec chorzowskich kibiców, ważnych meczów w jego życiu było wiele. Które zatem zapadły w pamięć na dłużej? Te mecze, które się wygrywało i dobrze grało. Kto ze sportowców chce mecze przegrywać? Nikt nie chce przegrywać. Każdy chce wygrać. Co zrobić? Jest Cieślik, jest Ruch. Nie ma Cieślika, jest Bezruch. Tak mówiono o Gerardzie Cieśliku, legendzie niebieskich w czasach, gdy był zawodnikiem chorzowskiego zespołu. Nadal cieszy się on wielką sympatią ze strony kibiców, którzy pamiętają o ikonie klubu. Organizowane są także spotkania z sympatykami niebieskich, na których Gerard Cieślik jest honorowym gościem. To, co robicie, to ja wam dziękuję naprawdę i proszę o jeszcze. Ja się dziwię, dla mnie mam tyle, znowu tyle tych zaproszeń, tyle podarunków nawet, co przychodzą. Uważam, że zespół ruchowski u nas jest grany troszkę, już jak rodziny. Bo te świąteczne wigilie wspaniałe są. Piłkarski idol chętnie dzieli się ciekawymi anegdotami. Graliśmy na podwórze, na podwórzu i wtedy piłka wleciała przez okno do właściciela. No już po piłce, no szmacianki, no po szmacianki. A pan Święty Mikołaj przyszedł do nas i mówi, rozmawia i mówi, a ty masz tą piłkę? A ja przychodzę do domu, mówię, tato, to jest prawdziwy Mikołaj, on mi tą piłkę, szmaciankę przyszedł po wody. No jak mu nie wierzyć? Jak mu nie wierzyć, żeby to nie było święte? Ale pan dopiero siedzieli, pili po piwie i rozmawiali. Ja nie patrzę, oni piwo piją. O, to nie jest święty. Klubowe wigilie to już tradycja praktykowana przy Cichej 6 od lat. Co roku z tej okazji klub zaprasza byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy do wspólnej wieczerzy. Pokolenia piłkarzy niebieskich składają sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Wszystkie święta, to, które są, to robimy tutaj. Sobie sami zawodnicy razem się spotykamy, także te święta rodzinne specjalnie, Boże Narodzenie, to wszystko blisko jest na miejscu. A pan to lubi, czy nie? Bardzo lubię. Bo to się znowu spotykamy, bo jak ktoś jest trenerem, to tam jest, nigdy nie wiadomo, kiedy go można dostać.
O wspaniałej, rodzinnej atmosferze w klubie wie cała piłkarska Polska. W 2000 roku samorząd uczniowski Zespołu Szkół Sportowych nr 2 wystąpił do dyrektora szkoły z wnioskiem, aby patronem placówki został były piłkarz Ruchu Chorzów, chorzowianin roku Gerard Cieślik. Wybór w 100% trafny. Pan Gerard jako piłkarz, jako człowiek, jako chorzowianin, no jest wymarzonym patronem. Edukuje się tutaj młodzież związana z Ruchem Chorzów. Młodzież się cieszy i na ten moment utożsamia się z tym, co pan Gerard zrobił, osiągnął. No, oby to pozostało w ich umysłach trochę dłużej. Myślę, że zdecydowanie to może być wzór dla każdego młodego piłkarza. Jest to bardzo przyjemnie, dlatego że tam się wychowują i szczytulicki, i piłkarze. Tam mamy klasę sportową jedną, drugą, bez głośnika. Jest to bardzo ładnie, każde święta to jestem z nimi. Patron szkoły jest częstym gościem placówki. Jego opowieści uczniowie słuchają z wielką przyjemnością. I wie pan, jak dobrze zachowanie i wychowanie i wszystko, naprawdę wspaniali ludzie. Gerard Cieślik podarował szkole między innymi archiwalne zdjęcia, szmacianki własnej produkcji, a także korki, w których występował. Młodzi, ale także starsi kibice pytają Gwiazdę Niebieskich wciąż o to samo. Kiedy wjedziesz z Polski? Poczekajcie, sport jest dla ludzi, sport jest, żeby było tej młodzieży. Nie zawsze musimy być mistrzami Polski. Uczniowie z klas o profilu piłkarskim doskonalą swoje umiejętności na zajęciach sportowych. Marzą, by w przyszłości grać na najwyższym poziomie. Wszyscy liczymy, że wśród uczniów szkoły sportowej rośnie następca legendy. Mam taką nadzieję, powtórzę czyny Gerarda Cieślika. Jeśli on mógł, to ja też chyba mogę.